witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć sylwetkę Twoich marzeń, którą każdy będzie podziwiał. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak poprzez profesjonalne odżywianie możesz stać się dużo lepszym piłkarzem na boisku, proszę Cię, kontynuuj oglądanie tego odcinka do samego końca. Jesteś gotowy? Lecimy! Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Antoni Mielecki, trener mentalny, a to jest Mentalna Liga Mistrzów. Dziś opowiem Ci o tym, jak stworzyć sylwetkę Twoich marzeń, którą każdy będzie podziwiał, a tak samo jak poprzez profesjonalne odżywianie stać się dużo lepszym zawodnikiem. Poznasz dzisiaj 5 niesamowitych wskazówek, jak właśnie to zrobić. Ale zanim do tego przejdziemy, serdecznie Cię proszę, zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy i jeszcze nie subskrybujesz Mentalnej Ligi Mistrzów, serdecznie proszę Cię, zostaw subskrypcję. W takim razie, wskazówka numer 1. Czasem zdarzają Ci się takie sytuacje, że kończysz swój trening dosyć późno. Jest godzina 21, godzina 20 i wiesz, że musisz iść wcześniej spać, żeby wyspać się na drugi dzień. I teraz najlepsza, najcenniejsza wskazówka, która bardzo Ci pomoże w stworzeniu Twojej super sylwetki i tak samo profesjonalnym odżywianiu piłkarskim, to jest to, żebyś nie jadł obfitego posiłku, gdy późno skończysz trening. Oczywiście bardzo ważnym aspektem jest to, żeby naładować się odpowiednim pożywieniem, gdy skończysz trening, natomiast zobacz, co się stanie, gdy ty o godzinie około 20, powiedzmy, skończysz trening, a zjesz kolację o 21, a o 22 już będziesz chciał iść spać. Twój organizm, zamiast właściwie się zregenerować, odpocząć, przez całą noc będzie mielił ten posiłek, który właśnie zjadłeś. I teraz, co jest takim cennym rozwiązaniem, które właśnie nie będzie przede wszystkim powodowało odkładania tkanki tłuszczowej, bo najgorszą rzeczą jest właśnie to, gdy jesz bardzo dużo tuż przed snem, to jest właśnie to, żebyś zastąpił swoją kolację bardzo obfitą, może jakimś koktajlem, który będzie dostarczał Ci wszystkie odpowiednie ilości zapotrzebowania zarówno kalorycznego, jak i makroskładników. I teraz to będzie bardzo, bardzo ważna rzecz. Lepiej jest przygotować sobie posiłek od razu po treningu, który będzie w lunchboxie, który będzie zjedzony od razu, gdy tylko wrócisz do szatni, a nie, że ty dopiero, gdy wrócisz do domu tam po godzinie, po półtorej godziny, dopiero zaczynasz kminić, co by tu zjeść na kolację. Więc to jest pierwsza wskazówka, która bardzo Ci pomoże stworzyć super sylwetkę. Jedz od razu po treningu albo zamiast bardzo obfitego posiłku wykorzystaj zrobienie koktajlu. Wskazówka numer 2. Jeśli chcesz mieć niesamowitą sylwetkę, powiedzmy na przykład taką jak ta, serdeczna, dobra rada dla Ciebie. Nie głódź się. Dokładnie tak. Większość ludzi myśli, że jak będzie jeść mniej, to schudną, to wyrzeźbi im się sześciopak. Ale to tak nie działa. Przede wszystkim najważniejszą kwestią dla Ciebie, jeśli chodzi właśnie o ten temat, jest to, abyś jadł regularnie. Jeśli Ty będziesz się głodził, to jest bardzo jasna informacja dla Twojego umysłu. Dobra, on się głodzi, to w takim razie muszę zostawić sobie odpowiedni zapas w postaci właśnie tkanki tłuszczowej, że jak on dalej będzie się głodził, to ja właśnie wtedy wykorzystam tą tkankę tłuszczową. Dlatego bardzo ważna kwestia, jedz regularnie. Za każdym razem będę Ci to powtarzał. Masz przynajmniej 5-6 posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu. Wtedy Twój metabolizm jest regularnie podkręcany i działa to na tej zasadzie, że będziesz regularnie spalał tkankę tłuszczową, bo gdy jest Twój metabolizm podkręcony i działa bardzo szybko, dużo szybciej będziesz spalał to, co zjadłeś, co spożyłeś. Wskazówka numer 3. Właściwe nawodnienie piłkarza. I teraz
ktoś by pomyślał, co za truizm, przecież każdy wie, że trzeba się właściwie nawadniać, żeby pić wodę. No jednak nie do końca, bo bardzo, bardzo dużo zawodników totalnie o tym zapomina i większość zawodników jest odwodniona. I teraz zrozum i zapamiętaj tą kwestię. Musisz pić minimum 2 do 3 litrów wody dziennie. Im więcej się pocisz, im więcej trenujesz, tej wody musi być więcej. I zrozum, napój napojowi nierówny. Masz pić wodę, bo to właśnie woda dostarcza Ci konkretnych minerałów i tak samo Cię nawadnia. Jeśli pijesz herbatę, jeśli pijesz jakiś sok, ten napój nie nawodni Cię dokładnie tak jak woda. Dlatego pamiętaj, bo niedobór wody będzie powodował osłabienie organizmu, to, że nie będziesz myślał trzeźwo, że będziesz przemęczony, że będziesz czuł się beznadziejnie, będzie Cię boleć głowa i nie będziesz mógł pokazać pełni swojego potencjału. Wiem, że to jest rzecz, o której każdy wie i to jest oczywista rzecz, że trzeba pić wodę, ale wprowadź to od razu w życie i pamiętaj, żeby cały czas mieć ze sobą butelkę wody mineralnej, którą cały czas będziesz pił systematycznie. Wskazówka numer 4. Unikaj przetworzonej żywności. Większość zawodników je wszystko, co im wpadnie w ręce. Natomiast jeśli Ty chcesz osiągnąć sukces w piłce nożnej, musisz traktować swoje ciało jak maszynę do osiągnięcia sukcesu. Wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jeśli chcesz grać w przeciętnym klubie, w przeciętnej lidze, nie chcesz osiągnąć wielkiego sukcesu, jedz co chcesz. Natomiast jeśli masz wielkie cele, ambitne i marzenia piłkarskie, masz dopasować swoje odżywianie dokładnie w taki sam sposób do tego, co chcesz osiągnąć. Czyli jeśli masz wielkie marzenia grania w Lidze Mistrzów, w Ekstraklasie, w kadrze Polski, to odżywiaj się tak, jak na takiego piłkarza przystało. I teraz to jest ważny aspekt, abyś nie jadł syfu, nie jadł rzeczy, które są przetworzone, nie jadł fast foodów, nie jadł czegoś takiego, co jest totalnym shitem, bo jeśli będziesz się odżywiał do dupy, tak samo będziesz się czuł. Jeśli jesz największe syfy, które nic nie wnoszą wartościowego do Twojego organizmu, do Twojego samopoczucia, do Twojego budowania masy mięśniowej, to nic z tego nie będzie. Wyobraź sobie, że w jednych, powiedzmy, batonach, fast foodach, innych środkach, które są bardzo dzisiaj przetworzone, jest mnóstwo środków chemicznych. Sprawdzali kiedyś, ile w, powiedzmy, szejku z McDonalda jest różnych świństw i obliczyli, że jest tam około, sprawdzili, ponad 50 różnych środków chemicznych. I teraz zastanów się drugi raz nad tym, gdy będziesz sięgał po coś niezdrowego. To jest bardzo, bardzo istotna sprawa dla Ciebie. Jeśli chcesz wyglądać jak mistrz i chcesz grać jak mistrz, traktuj swoje ciało jak świątynię. Traktuj jako maszynę, jako super samochód, który dowiezie Cię do właśnie tego celu. A większość zawodników ma do tego bardzo ambiwalentne podejście, że z jednej strony spoko, to jest ważne, ale jak raz coś sobie zjem, to nic się nie stanie. Jasne, nic się nie stanie, jeśli nie masz wielkich, ambitnych celów. Albo jesteś profesjonalistą na 1000%, albo nie jesteś nim wcale. Wybór należy do Ciebie. Wskazówka numer 5. Zacznij planować swoje odżywianie. W osiąganiu sukcesu piłkarskiego nie może być przypadku. Nie może być coś takiego, że Ty idziesz do szkoły, idziesz na cały dzień treningów i nagle, kurde, co by tu zjeść, bo nic nie przygotowałeś. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeśli chcesz być profesjonalnym piłkarzem, odżywiać się profesjonalnie, tworzyć swoją wymarzoną sylwetkę, Twoje odżywianie musi być zaplanowane. Twoja dieta musi być dopięta na ostatni guzik. Jeśli chcesz być profesjonalistą, tak do tego podchodź. Masz mieć na cały dzień przygotowane lunchboxy, posiłki, wszystko ma być dopięte, żebyś miał regularnie rozłożone posiłki na cały dzień, wszystko zaplanowane, co jesz na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na posiłek potreningowy, na kolację, bo tylko wtedy nie ma tutaj przypadków. Wtedy wiesz, że z premedytacją przybliżasz się do swojej wymarzonej sylwetki, do swojej wymarzonej formy. I teraz popatrz, mój drogi piłkarz, to jest właśnie rzecz, którą ja Ci chcę przede wszystkim pokazywać. Twoje ciało zależy od Ciebie. To, jaką sylwetkę stworzysz, zależy od Ciebie. Jeśli nie trenujesz na morderczych treningach, nie ciśniesz każdego jednego dnia, nie wzmacniasz swojego ciała, nie odżywiasz się perfekcyjnie, tylko odżywiasz się na pół gwizdka, dokładnie tak samo będzie wyglądać Twoje ciało. Jeśli chcesz wyglądać jak mistrz, jak po prostu mistrz, który jest mega napakowany, którego każdy będzie podziwiał, jeśli chodzi o jego sylwetkę, i tak samo ta sylwetka przełoży się na Twoją grę na boisku, będziesz szybszy, będziesz silniejszy, będziesz bardziej wytrzymały,
to właśnie zastosuj te rady, o których Ci dzisiaj powiedziałem. A również mam dla Ciebie bardzo ważną informację, ponieważ jest okres przedświąteczny i mam dla Ciebie coś, co bardzo może Ci pomóc w Twoim profesjonalnym odżywianiu. To jest moja książka Przygotowanie dietetyczne piłkarzy. To jest dokładnie ta książka, która może Ci niezwykle pomóc w osiągnięciu sukcesu. Jeśli rozmawiamy o tym, żebyś był profesjonalnym piłkarzem, to ta książka jest obowiązkowy must have dla Ciebie. Musisz mieć tą książkę. I mówię otwarcie, to jest basic i fundament. Kosztuje dużo mniej niż współpraca z dietetykiem, inwestowanie w diety i wszystko. Masz w tej książce całe kompendium wiedzy, ponad 350 stron. Dodatkowo cały miesięczny plan dietetyczny i mega proste, zdrowe i smaczne przepisy dla piłkarza, które sam będziesz mógł tworzyć i sam będziesz mógł je robić. Dlatego serdecznie Cię proszę, wejdź na stronę, bo tylko teraz. Nie dość, że jest z 25% rabatem ta książka, tylko przed świętami, to jeszcze dodatkowo na wszystkie książki, produkty, bluzy You Are Awesome, jest darmowa dostawa. Więc teraz jest to najlepszy moment. Wybierz taki prezent pod choinkę, który może zmienić Ci życie i stworzyć wymarzoną sylwetkę mistrza. Więc zapraszam Cię serdecznie na stronę www.antonimilecki.com i co? Lecimy po marzenia. 3, 2, 1. Lecimy po marzenia. Liga Mistrzów czeka. Dzięki. Trzymaj się. Cześć.